Dzień dobry, panie policjancie. Nigga. No co?! I zaczęli mnie gonić! Ale ja przepraszam. Jeszcze nie mam broni. No, chcesz płyną? Nie skocz tak na ryj! Uważaj! Ja się zbiegnę. Łe! Chyba nie wyszło. No to jest daleko! Jedziesz helikopterem? No. Fascynujące. Fascynujące. Powiedz ty mi. Jedno kółko w tym helikopterze. Jedno. Jakie kółko? No gdzie masz kółko, na którym mógłbyś się poruszać, że mówisz, że jedziesz? Zobacz tą kierownicę sobie, zobacz. Zobacz, ile to jest kółek. Tutaj jakieś wskazówki w kółku. Tutaj o, którym mógłbyś jechać? Którym mógłbyś jechać? Jakbym pewnie to kółko gdzieś przyczepił do tych kółek, to by się dało. Tak średnio. Co? Zabijesz maciarza. Zabiję. Ja patrzę w twoją stronę, nagle słyszę, odwróciłem się z powrotem na ten, nagle słyszę otwarcie drzwi, odwracam się, ciebie i nie ma. LOL! Ul fajny! Ja to chcę! No czekaj, no daj popatrzeć, ładuje się dopiero. Nieczęsto się zdarza, że samochód pozwala ci zachować pełen spokój, swobodną elegancję i jednocześnie dać upust swojej niebywałej brutalności. Ardent jakimś cudem łączy to wszystko i dodaje do mieszanki swoje 3 grosze. Za kółkiem tego arcydzieła możesz wszystko, zgubić pościg, wyciągnąć podwójne KM-y. Co? Wystrzelać do nogi pozostałych przy życiu, rzucić trafnym tekstem, co? Otworzyć szampana, zaliczyć wszystkich... Zaliczyć szybki numerek, wjechać do morza, zdać sobie sprawę ze swojego błędu i szybko utonąć. O nie! On ma klakson z GTA 4! O ja. Takie rzeczy też są? Zabiłem go, upadł na kierownicę. O nie. O nie. Ale to musiał wygrać wszystko. O. Policja. Spisują go. Jak on przekroczył prędkość. Dzień dobry, panowie policjanci. Przejechałem tego typa, bo mógłbym go łatwiej spisać teraz, bo nie ucieknie. A jak złoży zeznanie? No żyje, tylko połamany trochę. Jakie zeznanie? On tylko przekroczył prędkość. No Boże Święty, czasami się upewniają, czy to co masz w dowodzie, wiesz co masz w dowodzie i czy to się zgadza. A bo jak nie masz dowodu, to się pytają ciebie, jak masz na imię. Na nazwisko. Ale kłamie. No to dlatego szukają osoby, która może to potwierdzić. A wiesz, jak on mnie tak spod biedronki zawsze pomyli imię. Dzień dobry, wie pan, jak on się nazywa? No to jest Małysz! Słucham? Małysz! Bo zawsze skoczy po wódę. Co za suchary.